Cześć, nazywam się Adam Ościcki, witam ponownie. W poprzednim odcinku pokazywałem jeden z moich instrumentów. Było to afrykański dżembe. Tym razem też Afryka, jednak przeniesiona na Kubę. Będą to instrumenty, będzie to rodzina instrumentów. Będą to konga. Konga to w zasadzie trzy instrumenty. To jest pinto, konga, tumba. Taka rodzina. Czasami jeszcze występuje nino, ale najczęściej gra się w zestawie trzech bądź dwóch. Konga, tumba albo pinto, konga. Konga to instrumenty kubańskie, przez niewolników przywiezione na Kubę, w głowach i w sercach, wraz z muzyką, odtworzone z listew sklejanych obręczy metalowej oraz naciągu skórzanego. Ja oczywiście mam syntetyczny, nie używam skórzanych. Wegański, ponownie, tak jak w przypadku dżembe. Żeby zacząć grać na kongach, na dżembe, na wszystkich instrumentach trzeba się rozgrzać. Siadamy prosto, odchylamy leciutko bębny do przodu, opieramy ręce i próbujemy aż do ciepełka. Sobie robimy takie ruchy. Mążenie. No, robimy to parę dobrych minut, aż poczujemy ciepełko. Ja zademonstrowałem, tylko wcześniej jestem już rozgrzany. Żeby zacząć, czyli dobre nastawienie, rozgrzane ręce. No i pokażę Wam kilka, nie wszystkie uderzenia na kongach. W tym wypadku na pinto. Pierwszym będzie bas. Bas gramy samą powierzchnią dłoni. Centralnie. Drugim uderzeniem będą, nazwiemy to, palce. Bas, palce, bas, palce, bas, palce, bas, palce. Czyli mamy dwa. Bas i palce. Trzecim uderzeniem będzie, nazwiemy go, tonem lub otwartym. Czyli mamy trzy. Bas, bas, palce, palce, bas, bas, palce, palce, albo w takim zestawieniu. Bas, palce, to, bas, palce, to, bas, palce, to, bas, palce, to. Dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.